składzie Rady Ministrów. Serdecznie witam pana Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Marka Pęka, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów wraz z wiceprezesami Rady Ministrów, członkami Rady Ministrów oraz kierownictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczególnie serdecznie witam panów ministrów, którzy za chwilę odbiorą z rąk pana prezydenta akt odwołania oraz akt powołania. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. W uroczystości uczestniczą pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwem Kancelarii oraz doradcą pana prezydenta. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 12 października 2022 roku odwołany został pan Konrad Szymański ze składu Rady Ministrów z Urzędu Ministra do Spraw Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołany został pan Marek Kuchciński w skład Rady Ministrów na urząd ministra członka Rady Ministrów. Proszę pana ministra o złożenie przysięgi. Obejmując urząd ministra członka Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę o podpisanie roty przysięgi. Dziękuję, panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Zapraszam. Wielce szanowny panie premierze, szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie wicepremierze, szanowna pani minister.